Siemanko, siemanko, z tej strony Gryfciu, witam cię w kolejnym odcinku Stated Grail The Fall of Avalon. No i co, mamy nasz gong naprawiony, więc teraz przyszła najwyższa pora, żeby go użyć. Także idziemy sobie na zatopioną wioskę, tamto miejsce, to znaczy tutaj. O, ktoś już tam czeka na nas, chyba, czy mi się tylko wydaje. I co? A nie, do... kurwa. Nikogo nie ma, ja myślałem, że tam ktoś stoi. Sorry. Sorry, wprowadziłem w błąd, sorry. Ej, nie, naprawdę, ale wydawało mi się, że ktoś tu stoi i czeka na nas, nie? A tu taki przyps. No dobra. Jestem ciekaw, co się wydarzy, no bo uwolniliśmy tamte duchy, więc one albo nam pomogą, albo nam będą przeszkadzać. Mam nadzieję, że nie zrobiłem sobie kuku i że nie będą nam przeszkadzać. Tylko pytanie, jak ja mam użyć tego gongu? Napraw. A, że w ten sposób, okej. Okay. Ja to gdzie niosłem? W tyłku, przepraszam? Takie duże? No dobra, interakcja. Lecimy. Zasnęliśmy od razu. Brakuje mi, kurna, słuchajcie, takiego... Tak jak w Gotiku było, że wiecie, że... On na przykład uderzył w ten gong i się położył, czy... O, jest. Gdzie my jesteśmy? Co to za diobeł? O kurna, jak to wygląda poważnie. Ja tu dalej się spaść. Że nie chciałbym tego testować, nie? Ale... Mam takie dziwne wrażenie, że będziemy się zaraz z nim bić, nie? Mam takie kurna dziwne wrażenie. Ależ to mocarnie wygląda, co? What? To jest... Dares disturb my peace. You made an oath never to summon me again. Oh, I was not expecting to see you again. Huh? Not so soon, at least. Welcome, old friend. Znamy się? Easy, my ally. Let me talk to him. I assume you came for what you entrusted me with last time. I can see that you know me, but I am a mere shadow of my true self. I don't remember you, Lord of the Seas. Forgive me. That's what you told me, my friend. When we next see each other, you will not remember me. But you are here now. The will and the power led you back to this place. Tell me, are you worthy of retrieving what you left under my protection? Lord of the Seas, to be worthy, I must become whole. I will humbly accept your judgment. That's what I wanted to hear. Take the sword. To jest teraz, halo, co tu się wydarzyło w ogóle? Co tu się wydarzyło? Władca mórz, ale skąd, co to? Skąd, co, jak? Gdzie, what the f... Ej, ale mam mindfuck teraz ogólnie. No bo... Nie spodziewałem się czegoś takiego w ogóle. Ja myślałem, że jakaś walka będzie, jakiś boss, coś tego. Ale nie spodziewałem się, kurna, że... Co tu? Dziwnoskał świeci, czy co? A nie, dobra. Kurna, mnie odwiodło. O, ale rudy żelaza tu są. To sobie weźmiemy od razu. Nie wiem, czy one mi się jeszcze przydadzą, bo podejrzewam, że to... Dzisiaj jest ostatni odcinek, tak podejrzewam, wiecie? Tak patrząc po tym, jak to wszystko wygląda. Takie mam wrażenie. O, skała. A ze skały co? Kamień? Aha, nic. A nie, skała. Ze skały skała. Ok, ale po co mi? Natomiast, no, kurna... Zaskoczyło mnie to. Takiego czegoś się tam nie spodziewałem, bo w sumie nie wiem, kim był ten władca mórz, oprócz tego, że był władcą mórz. W sumie nikt nie wytłumaczył, o co z nim chodzi.
kim on tak właściwie jest, skąd on się tam wziął, skąd i czy my się znamy, bo ja nie wiem w sumie, czy on mówił do mnie, jako do bohatera, bo w sumie nie pamiętam, jak nasza postać się nazywała. O ile w ogóle było wytłumaczone. Po 30 odcinkach prawie, naprawdę, serio, to ciężko spamiętać, tym bardziej, że nikt tego nie wymawia. Natomiast wracając... Trupojadem jego nie. Natomiast wracając, No się zastanawiam, co tutaj się wydarzy, słuchajcie, bo... Ale czekajcie, bo ja wracam do Rogów Południa, tylko czy ja powinienem? No tak. Nic innego już nie zostało. No w sumie on powiedział, chwyć miecz, nie? I teraz jestem ciekaw, czy ta historia zakończy się tak, że ja podniosę miecz. Koniec? Czy ja podniosę miecz i będzie jakiś boss do pokonania? Ja podniosę miecz i będzie, że... To be continued, wiecie o co chodzi, nie? Że przy następnych lokacjach, bo twórcy się zarzekali, że następne lokacje będą. Chociaż tak, przechodząc po tej fabule, to się zastanawiam, czy faktycznie będą, bo... Nie wygląda mi to, szczerze mówiąc, jakby miały być. Raczej jakby miało być dokoptowane do tego miejsca. Po prostu, czyli nie jako osobna wyspa czy coś, tylko że tu i teraz. No i druga sprawa, chciałbym też wiedzieć, jak się zakończy wątek kapitana. Chyba, że to będzie w jakiś nie wiem... napisach końcowych czy coś. No ale dobra. Mamy Excalibur, więc to jest moment, żeby go dźwignąć. Interaction. A nawet... No dobra. Zobaczmy. Mam nadzieję, że się nie zawiodę, nie? No ale jakby... Kurna, i widzicie? I to jest to, co mnie najbardziej denerwuje w tej grze. Że tu nie ma żadnych cutscenek. Jesus, no jak można to tak spieprzyć, nie? Czy to jest taka super chwila? Dlaczego nie pokazać, jak bohater nasz, nawet w wyrenderowanie sztucznej zbroi, której nie miałbym na sobie, wyciąga ten miecz? Nie, to są rzeczy, których mi naprawdę brakuje. Ale wracamy. A to kto? To będzie Arthur, myślicie? Finally. I can see through the mist. Yes. I know who I am. I know what must be done. Kim jesteś? I am Arthur Pendragon, the once and future king. I am the one who brought people to Avalon. I am the one responsible for their fate. I will once more be their salvation. Król Artur? Caradoc. I know this name, but my memories are still clouded. It rings hollow, like an echo. I am not yet fully myself. You have found but a part of me. And I have seen what you have seen. Pain, struggle, desperation. Once, the people of this land trusted me. It is my responsibility to reward this trust and to safeguard the future of Avalon. Now I understand what was burning so hot inside me. I need to save this realm. But I need your help, my friend. Will you lend me your strength once more? Jak to once more? Co jest? Jakby... Ja nie wiem, co się dzieje teraz. Poczekaj. Ja już chcę coś zapytać. Ask. And I will answer truthfully. That is the least I can do. Wiele osób uważa, że to ty jesteś winny upadkowi Avalonu. To prawda, że eksperymentowałeś na Seawallu? Radok chce cię zabić, tym razem na dobre. Czy jesteś pramieszkańcem? Drugie. Seawall. Loyal Seawall. Did it really come to that? I...
I do not remember. But you must understand. War with the Fore Dwellers demanded great sacrifices. This I know, very deep inside. But if we had not sacrificed, suffered, endured, it would all be for nothing. Every human on this island would be dead. Or worse. We had to survive. Oh, Seawall. I hope this is not true. But I cannot promise, young one. Nie wiem, co wybrać teraz. Bo, no tak, Karado chce cię zabić, to będzie oczywiste. Dla mnie, ale... pociągnijmy trochę ten wątek troszeczkę. There is still so much I do not remember. I cannot say for certain, young knight. But I always tried to be fair while I reigned. And I always had good intentions. I had to do things that others were afraid to do. That is the price I had to pay to save my people. While the past is still an impenetrable mist, I will not ignore the call of this land. It needs saving now. You can see that as much as I can. I need to lead again. This time, I will correct any mistakes I made. This is my vow. Karado chce cię zabić. This is not new. The crown comes with a heavy burden. It is hard to rule, but it is very easy to judge. But judgment does not interest me, only saving my people. You will be able to decide for yourself, young one, once the time comes. No dobra, powrót. Będę ci służyć, nie ma mowy. Szczerze, po tym co on zrobił, jak bardzo był taki, że chciał posiąść całą władzę i tak dalej, w sensie, że ta władza go trochę opętała, to ja nie chcę przystępować do niego. Z drugiej strony zastanawiam się, na ile te obrazy, które dostaliśmy, w sensie to co nam powiedziano, są zmanipulowane. I tak się zastanawiam, kurna, co... No ale z drugiej strony, no chłop ewidentnie jest przyzywany co jakiś czas, więc no tutaj jest coś na rzeczy, nie? To ewidentnie jest coś na rzeczy. Nie ma mowy. I am sorry, but I cannot. Avalon needs me. It needs us. Only together can we find all the fragments of my soul. Only together can we save this island. I will not let all those past sacrifices go to waste. You must join me. Or you will die. Ej, ja chyba rozumiem, co się wydarzyło. Na samym początku weszliśmy do dziwu i opętało nas to coś. Przed chwilą rozmawialiśmy z tym władcą mórz. I on mówił, że jest tylko cząstką siebie i musi zebrać się w całość. A teraz jesteśmy tutaj, gdzie król Artur mówi, że to jest kolejna cząstka mnie i musimy zebrać całą resztę, a ja nie wyjdę z ciebie. Czyli... kurwa, król Artur nas opętał? Ale tutaj to jest jakiś taki... to jest tak przekminione, że ja już nie wiem, o co tu chodzi, nie? Zabij mnie, jeśli chcesz, nie będę ci służył. Zrobię, co chcesz, przynajmniej na ten moment. Spróbujmy to, zabij mnie. Zobaczymy, co się stanie. If you die, my soul will just move into somebody else. Your sacrifice will change nothing. Don't do it. Together, we could do so much good. Durna. Ale on jest przekonujący. Nie wiem, tak szczerze.
Bo możemy z nim walczyć, tylko pytanie, co się wydarzy dalej? Bo podejrzewam, że my go zabijamy, będzie koniec gry. Z drugiej strony możemy mu służyć. I jeśli to on nas faktycznie opędał, to to jest ciekawy plot twist. Zróbmy to, trudno. I can feel your hesitation, young one. But this is what needs to be done. Believe me. You will see for yourself. To trzeba zrobić. We need to find the other fragments of my soul. Only then will I be able to return and lead. Then I will remember what happened and how we can fix it. I can feel them in the weirdness. You must search through it. I will sense when we are close. Now go. Time is short and there is much to be done. Fight with all the strength you have. The fate of this world is on your shoulders. If you are successful, your legend will never be forgotten. Ja nie wiem, czy ja chcę być... The Knight of the Round Table will have grave consequences. Camelot will arrive soon. But with your help, the captain remained at his post, continuing his schemes with the Dal Reta. Will his cunning save the people of the Horns of the South? Perhaps joining forces with One Eye could finally swing the balance of power and lead to independence on Avalon. Oh! 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 To ci ciekawostka. Udało ci się ukończyć główny wątek rozdziału pierwszego. Na razie to wszystko, co dla ciebie przygotowaliśmy w tej wersji wczesnego dostępu. Więcej już wkrótce. Planujemy dodawać nową zawartość za darmo w dużych partiach wraz z regularnym poprawieniem balansu, usuwaniem błędów i innymi ulepszeniami jakości rozgrywki. Zapraszamy do kontynuowania podróży i być może ukończenia niektórych zadań pobocznych. Mamy szczerą nadzieję, że było to dla ciebie przyjemne doświadczenie. Bylibyśmy niezwykle wdzięczni za recenzję lub podzielenie się informacją o naszej grze. Ekipa Questline. No i... mamy jeszcze napisy końcowe. I widzicie, i sami Polacy. Sami Polacy. PL górom, można by rzec. Sami Polacy, cholipa, no. Słuchajcie. Zobaczymy, czy jeszcze coś tu się będzie działo. Podejrzewam, że nas wróci po prostu do gry. Jako, że możemy robić poboczne. Natomiast to chciałem powiedzieć tak podsumowująco. Ten pierwszy rozdział. Bo na pewno jak pojawią się następne, to będziemy kontynuować ten... kontynuować to wszystko. Natomiast... ja mogę teraz na przykład wziąć ten miecz? Nie mogę. Natomiast jeśli chodzi o ten pierwszy rozdział, na pewno na duży plus jest mechanika walki. Naprawdę jest bardzo przyjemna. System kupowania, sprzedaży jest ok, ale przydałby się tu większy balans, bo na późnym etapie gry jest ciężko. Jest po prostu ciężko zdobyć tyle siana. Trzeba by było naprawdę biegać i zbierać wszystko, więc to jest głupie. Bo nie da się tego ulepszyć bardziej, ale z drugiej strony, no, moglibyśmy ulepszyć sobie, nie wiem, bronię czy zbroję na plus 10, choć w samej walce by to nic nie zmieniało, bo na dzień dzisiejszy i tak nie było przeciwnika, który byłby w stanie nas pokonać, bo umówmy się, oni zadawali nam 3 hity, my jeden i było pełne HP z powrotem, więc jakby i tak nie było przeciwnika, który byłby w stanie nam dorównać. Natomiast co jest na giga minus i według mnie twórcy powinni nad tym się zastanowić i zrobić, to te cutscenki, których tak strasznie brakuje, że ta historia, no mam wrażenie, że jest wybrakowana po prostu. Że jest po prostu wybrakowana. Ta cutscenka, którą widzieliśmy teraz, była w sumie chyba jedyną cutscenką w całej grze. I szczerze... nawet jakbym, ja nie muszę dostawać takich, że wiecie, że jest animacja, na przykład tak jak z tym mieczem, jak go robimy z nim interakcję, nie? Że on wyciąga ten miecz, że widać to, nie?
Tylko wystarczyłoby zdjęcie tego, jak sięgamy po ten miecz. Albo jak jakakolwiek postać sięga po ten miecz i próbuje go wyciągnąć, czy cokolwiek, nie? I do tego jakaś opowieść, chociaż krótka, nie? Że próbujesz sięgnąć za miecz i przenosić, cokolwiek, no jakby, bo tak, mam wrażenie, że ta gra jest taka nijaka fabularnie. Z jednej strony ten wątek jest, ale z drugiej strony jest tak dużo dziur w międzyczasie i że mam wrażenie, że po prostu ta historia jest, ale sobie gdzieś tam z boku, a ta gra głównie się skupia na tym, że sobie biegamy i bijemy. I okej, tak można grać. Jakby ja nie mówię, że nie. Tak można grać. Tylko na tak małej mapie, z tak małą różnorodnością, mimo wszystko, potworów, przeciwników i lutu, tego, co możemy robić dalej z tym tematem, oprócz tego, że levelować x czasu i w sumie nic już to nam później nie daje, albo ulepszać zbroje, broje, które już też nam później nic nie dają, no to... No wiecie, no to tak szczerze, to średnio bym powiedział. Ogólnie grę oceniam naprawdę na plus, ale jest dużo rzeczy do dopracowania. Jest naprawdę dużo rzeczy do dopracowania. Optymalizacja, cutscenki. No i to dalej? No bo właśnie. Jestem ciekaw, co będzie w kolejnych rozdziałach. Ten rozdział pierwszy, no spoko. Jeśli chodzi o level design, naprawdę mi się podoba. Naprawdę mi się podoba. Umówmy się. Ta grafika tyłka nie urywa. Tu nie ma jakichkolwiek fajerwerków. Ale... Level design jest naprawdę fajnie zrobiony. Widać, że twórcy w tych najbardziej kluczowych miejscach się bardzo postarali. Jak chociażby tam z tym Władcą Mórz. Na samym początku, jak macie tą lokalizację, co myśmy tam chodzili po tych korytarzach. To było naprawdę, naprawdę takie mocno, że można było się naprawdę mocno wczuć, nie? To było naprawdę to, że można było się mocno wczuć. No ale właśnie, nie? To są te rzeczy, których też mi brakuje, żeby taka totalna wczutka była. Dwa, tak naprawdę ta chmura dziwu, która tam lata. Ale ta chmura dziwu, która tam lata, to... Jakby ona w sumie nic nie wnosi, nie? Ona sobie jest, na samym początku jest dla człowieka takie... O Boże! Co się dzieje? No ale później... Jakby raz człowiek w to wejdzie i później już ma takie, no i co? Jakby tam się respiły jakieś, nie wiem, mglaki jak w Wiedźminie, czy coś, randomowo, nie? Jakiś lepszy loot by był, albo cokolwiek by się zmieniało bardziej, tak wiecie, że to by był jakiś taki większy game changer, no to spoko. Ale tak, to mam wrażenie, że to jest po prostu dodatek, który nic nie wnosi oprócz tego, że jakaś chmurka optymalizacyjnie lata i zżera nam FPS-y, nie? Tak ja to widzę. Natomiast słuchajcie, to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Nomen omen, na dzień dzisiejszy to jest ostatni odcinek serii, ale jak wyjdą kolejne rozdziały, to na pewno do niej wrócimy, bo tak jak mówię, jest naprawdę przyjemna do grania, do pochillowania sobie. Jest naprawdę, naprawdę fajna. Natomiast słuchajcie, jeśli seria wam się podobała, jeśli ten odcinek wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, no na przykład piękny napis, to koniec, byłoby miło. Zostawcie subskrypcję, jeśli jeszcze nie subskrybujecie. Dziękuję wam za oglądanie, no i co, widzimy się w kolejnych seriach, albo w następnym rozdziale. Na razie, no i cześć.